Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza. Oczywiście dzisiaj 30 sierpnia 2024 rok. Ale będziemy omawiać planetę, która znalazła się w znaku wagi, a jest władczynią. I to wydarzenie było 29 sierpnia 2024 roku. Anna Domini o godzinie 15.27 czasu oczywiście warszawskiego. I tak właśnie wygląda ten kosmogram. Naszą Wenus mamy w tym miejscu i ona wkroczyła do wagi. Ale najciekawszy jest taki kosmogram, kiedy możemy zrobić na ascendent. I proszę zwrócić uwagę, że po drugiej stronie mamy Neptuna. To bardzo interesujące, dlatego że jeżeli mamy po drugiej stronie Neptuna, a Neptun jest wyższą oktawą naszej wspaniałej Wenus, to z kolei tutaj zaczyna być taki yang-ing, a właściwie porównanie do pomiędzy baranem a wagą, czyli ta typowa równowaga. W dodatku Wenus znalazła się w wadze i jest królową planet, tą planetą, która rządzi. Bardzo interesująco rządzi, dlatego że nasza droga Wenus ma bardzo specyficzne pomysły. I te specyficzne pomysły bardzo często oddziaływują nie tylko na nas, ale także na środowisko. Wenus ma pewne zadania. Zadania przede wszystkim piękna. Ale piękno nie zawsze jest pięknem w naszym znaczeniu. Możemy to nazwać kiczem, możemy to nazwać jakąś inną metaforą, że to też jest w pewnym sensie pięknem, ale najpiękniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, że Wenus mimo to bardzo szanuje sobie eciepecie, czyli pieniążki. Wenus jest także w pewnym sensie bardzo złośliwa i bardzo analityczna. Bardzo często też potrafi rozliczyć i to w bardzo specyficzny sposób i bardzo złośliwy. Wenus potrafi naprawdę wiele zrobić krzywdy. Zresztą te osoby, które nie wierzą, które uważają, że Wenus jest planetą miłości, tak, ale z miłości także można kogoś pozbawić jego dotychczasowego bytu, żeby przeszedł do niebytu, ale jeżeli ktoś nie zna mitologii, no to przepraszam, ale musi się udać w tą stronę i w tym kierunku, ponieważ ten kierunek jest najbardziej przyzwoitym kierunkiem z pojmania tego całego aplauzu zgodnego z tą planetą i jednocześnie też z naszą elokwencją i jurysdykcją myśli. To jest najważniejsze nasze myśli, bo nasze myśli są podłączone pod planetę Wenus, ponieważ są twórcze. Twórczość nie zawsze jest pozytywna, a bardzo często jest negatywna lub odbierana negatywnie, lub też przyjmowana negatywnie, a pozytywnie, jeżeli jest, no to tylko brawo. Jednocześnie też mamy po drugiej stronie tą planetę Neptuna, który jest władcą z kolei ryb i też znajduje się w tym samym miejscu, gdzie jest władcą i rządzi tymi właśnie wspaniałymi rybkami. I tworzą opozycję. Tworzą opozycję niesamowitą, ponieważ sam Neptun jest w pewnym sensie iluzją, ale i także, przecież wiemy o tym, że Wenus urodziła się z fal morskich. Wiemy po czym, skąd. Mamy tylko pytania, kto jest jej ojcem.
jak to się stało, kto jest. I Wenus była przeznaczona, o dziwo, jednemu z najbardziej pracowitych ludzi, jednemu z najbrzydszych bogów, ale jednocześnie też mówimy o bogach Olimpu oczywiście, a właściwie o energii. Dlatego też bardzo często przyglądamy się temu, że sama waga bardzo ciężko pracuje, ale też nie potrafi gromadzić całych tych apanaży, o których będziemy gaworzyć niedługo. A w tej chwili przyglądamy się samej planecie Wenus, która wkroczyła do swojego królestwa i tam robi porządek. Oczywiście trzeba przyznać, że bardzo po swojemu. Ten porządek jest przede wszystkim jedną rzeczą, uczciwością rozważania nad pięknem, ale nie wiemy, czy piękno jest kiczem, czy też fantasmagorią, czy też fata morganą, czy jeszcze innym obłędem, czy powidokiem, czy charakterystyką, której nie rozumiemy. Wenus ma swoje wymagania i ma swoje pragnienia, które są wręcz niesamowite. Fakt, że Wenus znalazła się dopiero co w swoim królestwie i w tym momencie będzie bardzo dokładnie inspirowała całe działania. Mało tego, będzie bardzo dokładnie penetrowała każdą chwilę i każdy aspekt naszego nie tylko życia, ale i funkcjonowania. To funkcjonowanie będzie polegać na wyjątkowej, powiedzmy, że specyficznej albo odwrotnej historii, którą znamy, bo Wenus tworzy w tym momencie działania. Kiedy przyglądamy się wojowniczej Wenus, moglibyśmy spojrzeć zupełnie gdzie indziej, w mitologię, gdzie także jest Atena. Atena jest innym rodzajem myślenia, ale także wchodzi w ten układ. I musimy brać pod uwagę, że nasza droga Wenus bardzo często zupełnie inaczej się zwie, kiedy patrzymy, kiedy Słońce znajduje się jeszcze w pannie i wtedy możemy określić ją nazwą niezbyt trwałą, ale która jednak taka jest, czyli Wenera. A Wenera, szlak Wenery, jeżeli ktoś z historii dokładnie wie, wie, że przechodziła jedna przez Tuminaj, a druga przez Jurę Krakowsko-Częstochowską i wiemy, o co chodzi, i wiemy dlaczego, i co, i jak zmienia. A w dzisiejszych czasach tą Wenerę możemy spotkać na co dzień, o dziwo, szlakiem krakowskim idąca dzisiaj, bo jednak tak jest. Więc historia troszeczkę się cofa i możemy natknąć się na te same dziwa i zdziwienia, które dają nam przede wszystkim najważniejszą rzecz. Umiejętność spojrzenia i penetracji historii po to, żebyśmy mogli odkryć najważniejszą rzecz, spojrzenie na to wszystko. Jeżeli patrzymy się z tego punktu widzenia, że Wenus na ascendent, wtedy w najwyższym punkcie jest Mars, Jowisz i Księżyc. Rozpocznijmy od Księżyca, jako przypuśćmy takiej delikatnej kwadratury
co nie jest prawdą, bo Księżyc już przeszedł, ale ta kwadratura buduje w nam zupełnie bardzo dziwne, specyficzne działania. Z kolei Mars w kwadraturze do Wenus jest inspiratorem pewnych działań i także w pewnym momencie otworzeniem jawnej walki. Z kolei Jowisz w kwadraturze do Wenus jest zastanowieniem się nad swoimi czynami, które będą istniały. Więc trzeba brać pod uwagę, że Wenus będzie, idąc swoimi poszczególnymi dwadasamsami, wykonywała zgodne ruchy z tym właśnie działaniem i w aspektach swoich i w problemach, które będą obejmować właśnie cały znak wagi i 12 form złośliwości czy też przyjemności, w zależności z którego punktu i jak siedzimy i przez jakie bryle oglądamy. Bo inaczej to wygląda, kiedy mamy bryle różowe, a kiedy mamy denka fioletowe. I wtedy zupełnie tęczówka nam się zmienia i przyglądamy się temu, jakbyśmy byli zdradzeni, a właściwie nie tyle zdradzeni, co konfliktowi w swoich myślach. Bo nie wiemy, co sądzić, mówimy, że miłość, nagle tragedia. Kto nie czytał Szekspira, no to nigdy nie będzie wiedział, dlaczego tak jest. Obojętnie, który utwór, czy weźmiemy Macbetha, czy też dotkniemy Romea i Julię. A jeżeli bierzemy coś jeszcze, dlaczego się nie spodziewać tego, że wszystko zostanie wycięte w drobny mak, bo przecież Szekspir świetnie planetami żonglował, jak rzadko kto. I wcale nie był płaskoziemcą, tylko był tym, który jest niezwyciężony do tej pory, bo jego utwory są ciągle grane i o dziwo aktualne i wspaniałe. A Wenus inspiruje nadal wszystkich tych, którzy chcą pomarzyć i pośpiewać lirycznie, romantycznie, spojrzeć gdzieś daleko w dal, bo przecież to jest Wenus, kobieta, która powstała z fal. Tylko nie wiemy, kto jest tatą. Może byśmy wiedzieli. No ale cóż, czasami trzeba by się zastanowić, jak to jest z tym wszystkim. Wenus w kwadraturze z Marsem oczywiście odpowiada pewnym działaniom, które trzeba przyznać, że są bardzo intrygujące, bo musimy to jednak pojąć. To właśnie tutaj mamy naszą Wenus i będziemy omawiać tą kwadraturę, a nie inną. Ta kwadratura Mars-Wenus już żeśmy troszeczkę napomnieli i wspomnieli o tym, ale najważniejszą rzeczą jest to, że Wenus jest w ładzie wagi-wagi, ale nasz Mars w bliźniętach i w baranie, to on w tym momencie będzie walczyć o media i będzie tutaj tworzyć medialny spektakl kłamstw, zarzutów, także w pewnym sensie finansowych bojów. I to będzie bardzo charakterystyczne całej przestrzeni tego czasu, a przecież Trygon z Uranem tutaj, który daje w pewnym sensie obłudę i miłość. Uran nagle, a Wenus stworzą przyjaźń nad przyjaźnią. Czego?
i dlaczego, a możliwe, że też iluzja. Bo Uran jest błyskiem, a Wenus jest podnietą myśli. W dodatku Uran jest w ładzie w znaku byka, ale w dładzie ryb, więc on szykuje katafalk miłości, czy pragnień, czy zdarzeń. Nie wiemy, którą stronę to będzie dążyć, ale fakt jest faktem, że takie zdarzenie jest. Jest opozycja z Neptunem, już dużo powiedziałem, ale trzeba przyznać, że Neptun jest iluzją i tragedią też. Tą szekspirowską i w pewnym sensie pojednaniem. Pojednaniem z jednym, ponieważ jest w rybach i w dładzie wodnika, więc to jest po prostu skrócenie komuś po prostu działania. Więc on jest w rybach, ale w ostatnim fazie, więc Neptun tylko rzuca na szale ofiary. Ofiary jakie? Każde. On się nie lituje, bo Neptun topi wszystko, jak wir wodny, a Wenus mu w tym po prostu tylko sprzyja. I musimy to brać pod uwagę, że Wenus nie jest panną, która jest miłująca. Jest okrutną dziewczyną w tym znaczeniu i działaniu. No cóż, kiedy mamy trygon z Plutonem, fantastyczna sprawa, bo Pluton jest odnową i Pluton jest w pewnym sensie wespół, zespół, będziemy razem. Pluton jest, można by było powiedzieć, że zbliżony bardzo do Wenus, jest jakby jej kameratem albo też mężem, czy jeszcze czymś takim, bo tak go możemy spostrzegać, że jestem Hefajstosem. Chociaż nie, ale potraktujmy go w ten sposób. Trygon z Plutonem daje Wenus wielką władzę. I tutaj trzeba inspirować się tymi słowami, że nie zauważamy tego, co byśmy chcieli. Pluton ma dładę wodnika w wodniku, więc dopiero wszedł i razem z Wenus zrobią swój porządek. Jaki? Tego się dowiemy. Z każdym dniem, z każdą godziną będą przychodzić nowe wieści. Dlaczego? Uran czy Pluton? Pluton jest w wodniku, a wodnik i Uran jest wyższą treścią dla Merkurego. I w tym momencie to wszystko łączy się w całość. Perfidną. Zauważyliście? Ale doskonałą. To jest najpiękniejsze w tym całym korowodzie, że wszystko się staje nagle. No i przy dobrej pogodzie. Gdybyśmy chcieli jeszcze tak się przyjrzeć, to powinniśmy spojrzeć na jedną rzecz najbardziej. Że w tej chwili Wenus ma swoje zadania i w tych zadaniach jest karna bardzo. Czy ona będzie karać, czy będzie smagać? Zobaczymy na dniach, jak ona będzie postępować, lecz pewien jestem, że wszystkie wagi dostaną aplauzu ogromnego. Ja wczoraj już mówiłem o tym, ale poświęcimy inny czas temu, bo tutaj by trzeba było pokazać wszystkie fazy, jakie są, jak Wenus będzie dążyć do swojego miejsca u kogoś na jego słońcu. Kiedy rozmrozi to wszystko, co jest sztyletem w sercu. I wtedy mogą się stać bardzo dziwne historie.
Znamy to z bajki, że można wyjąć ten kryształ zimnej woli. Ale może to rozgrzać do temperatury plutonicznej lub uranicznej. A tak się może zadziać w każdym calu. Nie wiem, czy widzicie, ale moja suczka już nie wytrzymuje i zagląda niecierpliwi się. Ja też, bo muszę wyjść z nią na spacer. Do zobaczenia i trzymajcie się do następnych opowieści o królewskiej wiedzy. A nasza Wenus, żeby się nie stała tylko Wenerą, bo Wenera przybliżona jest do zarazy, do śmierci, do tego, co byśmy nie chcieli oglądać z bliska. Z Bogiem zostawiam Was do tej następnej chwili, kiedy spotkamy się. Do zobaczenia. Z Bogiem.